Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z The Sims 4. Wracamy do naszej Zuzanny kopytko. No to ładuje nam się gierka. Dobra, mamy... Coś słyszałam, że w pewnym miejscu można pójść do świata kucyków po niej. Ale gdzie to było? Ojoj. Takie różowe dom jest ponoć. A ja go nie widzę. Chwila. Taki różowy. Aha, my tam, ja tam mam dopiero go. Dobra. Jeny, jak ja mam? Aha, tak mam. Ale jak ona ma tu przesiek? Ja tu nie widzę żadnego. Aha, to jest ten domek. Obej... Puh, drzewo. Dobra, koniec tu bawienia się. Ona chce do świata kucyków po niej. No. O. Zmęczona jesteś nie teraz. Naprawdę jesteś taka tempa, że nie możesz znaleźć wejścia? Pewno to jest to drzewo? Ja, bo tylko to tu można podlewać. Dobra, może już za późno. Wracaj do domu. I idź spać, bo mnie normalnie tutaj, no... Ciśnienie mi podnosi, no. O, już idzie spać. Jezu, jaka ona maruda. Głodna jest, no tak, ma 74 zł. Znaczy to inaczej się nazywa na Simsy. A, nawet nie pisze, jak to się nazywa. Wyśpij się. Będziesz walczyła z tym drzewem. O, już idziesz jeść. Zjedź śniadanie. No, idź w końcu jeść. Nie, no jaka ona, jak nie to, to to, jak nie tamto, to sram to, ja pierdzielę, jakie to. O jeny, ja nie mam nic, żeby umyć naczynia. Dobra, potem kupię, na razie jest. Idziesz z powrotem do tego drzewa. Rozmawiaj o naturze. Z drzewem? Dobra, może dzięki temu znajdzie to wejście w końcu.
Idź za dźwiękiem. Przygoda w drzewie. Zuzanna opuszcza się dalej, jest tu nieco głębiej i nieco ciemniej. Cimny plusk daje jej cichy. Kejko, co ty wyczyniasz? Gubisz orient. Kurde, niedługo będę latać jak jakaś fasola. Jo. Dobra. Cichy plusk daje jej znać, że właśnie weszła do płytkiego strumienia. Idź z nurtem. Zuzanna wybiera nurt. O najmniejszym oporze i ma nadzieję, że strumek nie wpada do kanału ściekowego. Jej uwagę rozprasza eteryczna mgła, która świeci złowieszczo. Wejdź we mgła. Mgła jest ciepła i przyjazna. O ile mgły mogą być przyjazne, nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Zuzanna czuje, że coś ją zakręciło i teraz ma przed sobą wejście. Wyjście z jaskini, idź na polanę. Okej. Okay. Zobaczymy, co doda. O, świat kucyków poni. Ale tutaj pięknie. Szukaj żab. Może znajdziesz swojego księcia. Idź na rybę. Szukaj żab. Szukaj żab. Szukaj żab. Dobra, idziemy dalej. Tutaj też może iść na rybę. Szukaj żab. Ale dziwne to miejsce. Dobra. Są jakieś śmiechy, może kogoś tu spotka. Ja nie rozumiem, jak można tak szukać, że... Dobra, jak ona ma wrócić? Wszystko ładnie, pięknie, ale ona nie wie, jak wrócić. Ojeja!
Aha, tak podróż. No tak, jeszcze nie mam widać pracy. No tak, trzeba sobie kupić jakiś dodatek. I wracaj do domu. Dobra, dzisiaj nie podrywamy nikogo. Odpuszczamy sobie. No to w sumie to by było na tyle. Jak sami widzicie, nasza Simka poszła do świata kucyków poni. Tak nazwę to. Więc jesteśmy już w domku, na miejscu. Jutro jej wielki dzień, bo jutro ma pracę. Mój pierwszy dzień w pracy. Tak. Mamy już godzinę 8.